Znajdujemy się w klasztorze franciszkanów w Krakowie, dawniej zwanych reformatami. Mieliśmy okazję odwiedzić przed chwilą krypty kościoła klasztornego, w których od 1672 roku pochowano ponad 1000 osób. Obecnie w kryptach znajduje się około 50 trumien ze szczątkami. Szczątki są doskonale zmumifikowane dzięki panującemu w kryptach specyficznemu mikroklimatowi. W kryptach spoczywają szczątki zarówno zakonników, którzy mieszkali w tutejszym klasztorze, jak i fundatorów, dobrodziejów kościoła i klasztoru, a co ciekawe, również spoczęły tutaj szczątki wielu osób ubogich, żebraków. Szczątki zachowały się w tak dobrym stanie dzięki panującemu w kryptach mikroklimatowi. W ostatnich latach jednak zaczęły się problemy polegające na podwyższonej wilgotności powietrza, przez co zarówno szczątki pochowanych osób w krypcie i same krypty ulegają postępującej degradacji. Obecnie prowadzone są w kryptach doraźne działania mające na celu obniżenie wilgotności powietrza. Mamy głęboką nadzieję, że z pomocą instytucji odpowiedzialnych za obiekty zabytkowe miasta Krakowa uda nam się doprowadzić krypty do takiego stanu, aby można było je znów udostępnić zwiedzającym.